Cześć, witajcie, nazywam się Robert Mazurek, witam Was serdecznie na kanale Mr. Akumulator. Dzisiejszy odcinek dedykuję wszystkim tym z Was, którzy po moich filmach na temat ładowarek produkowanych czy też sygnowanych marką Volt Polska odezwali się do mnie i wyjaśniali mi, że jestem zbyt krytyczny w przypadku tej marki, bo ta firma też potrafi sprzedawać, dystrybuować całkiem solidne i porządne urządzenia, które robią gęstość. Ja nie wycofuję się z tego, co powiedziałem na temat tych tanich, badziewnych ładowarek Volt Polska, które do tej pory miałem okazję badać. Były to dwa filmy, jeden z nich linkuję tutaj, a pod spodem w opisie załączam linki do obydwu z tych film. Natomiast na prośbę widzów, którzy twierdzą, że ta ładowareczka 8-amperowa z trybem 16V Boost jest w stanie wytworzyć gęstość elektrolitu w sprawnym akumulatorze w odpowiednich warunkach. W jednym z poprzednich odcinków widzieliście taką ładowarkę, którą samodzielnie z zasilacza komputerowego zrobił Marek z Wrocławia. Zobaczmy na przykładzie tego akumulatora, którego i tak muszę rozładować, jak poradzi sobie z ładowaniem tego akumulatora ładowareczka sygnowana marką Volt Polska. Parametry wyjściowe tego akumulatora R1-72, przypominam, ten akumulator przestał ponad rok rozładowany, no i to jest próba tak naprawdę przywrócenia tego akumulatora do życia. Po tym jak poprzednia samoruba wrocławianina pozwoliła postawić ten akumulator na nogi, mamy ten akumulator ponownie rozładowany, ale tym razem do napięcia 12,11V i przy takim napięciu ten akumulator generuje z siebie jeszcze 393 A prądu rozruchowego, poziom naładowania wynosi 32%, stan sprawności akumulatora 72%, rezystancja wewnętrzna przy tak rozładowanym akumulatorze, pamiętajcie, im bardziej akumulator rozładowany, tym rezystancja większa, wynosi 7,9 mA, podczas gdy po naładowaniu tamtą ładowarką taki akumulator nadający się do użytkowania miał rezystancję 4,8. I gęstość elektrolitu przy tak rozładowanym akumulatorze wynosi 1,16 g na centymetr sześcienny. Biorąc pod uwagę, że ten program 16V Boost jest ograniczony czasem, no, należało ten akumulator podłączyć do ładowania w trybie najmocniejszym, jaki jest z trybów normal. I zobaczcie, tak oto wyglądał wykres ładowania. Alphabat ogranicza czas ładowania dla moich testów do 24 godzin. Zobaczmy, jak wyglądało napięcie. Napięcie rosło sobie, rosło, aż w okolicach 17 godziny przebiło 14V i z chwilą, kiedy osiągnęło 14,4 w okolicach 14,4V, ładowarka zakończyła pracę. Natomiast jeżeli chodzi o natężenie ładowania tego oto prostowniczka, tej oto ładowarki, wyglądało tak. 8A nie pojawiło się w ogóle, lekko poniżej 5A trwało przez ponad 8 godzin. Przez chwilę było jakieś takie króciutkie rozłączenie i powrót z powrotem do ładowania. Czyli trochę ponad 8 godzin mamy niespełna 5A, później to natężenie spada w okolicach 3,5A i tak trwa w okolicach kolejnych 4 godzin. Potem następuje na 2 godziny kolejny spadek i ładowarka ładuje w okolicach 2A i później w okolicach 1,5A ładuje przez kolejne 3 godziny. Po 18 godzinach i 45 minutach ta ładowarka doszła do wniosku, że zakończyła swoją misję, a nastąpiło to w momencie, kiedy osiągnęła napięcie na końcówkach tego akumulatora 14,4. To wskazuje na to, że prawdopodobnie albo na pewno algorytm tego urządzenia ustawiony jest tak, że z chwilą, kiedy osiąga określone napięcie, uznaje, że została osiągnięta meta, podczas gdy akumulator prawdopodobnie jeszcze przez dłuższy czas chciałby i pewnie bardzo chętnie przyjmowałby prąd, tak aby naładować się skutecznie. Odczekując 24 godziny po tym trybie normal, mamy następujące parametry. Napięcie tego akumulatora 13,27V i przy tym napięciu ten akumulator generuje z siebie 620A według normy EN, stan naładowania 100% według testera i poziom sprawności akumulatora 95%. Rezystancja wewnętrzna wyrażona w miliomach wynosi 5,0, zaś gęstość, czyli to, co oceniamy w przypadku ładowarek i prostowników, jeżeli chodzi o skuteczność, wynosi 1,23 g na centymetr sześcienny. I to jest właśnie ten moment,
kiedy należy załączyć ten program 16V Boost, podobnie jak w przypadku ładowarek Noco, gdzie trzeba załączyć tryb Repair. Zupełnie inaczej do tematu podchodzi na przykład Citec, gdzie jeżeli wybierzecie sobie ten tryb Recount, to ładowarka ma ten cały cykl ładowania, ładuje i dokłada jeden kafelek, jeden bloczek, jeden segment ładowania, czy też jeden kolejny krok ładowania, który jest właśnie tym krokiem, gdzie podbija zdecydowanie wyżej napięcie, ale dokłada to do trybu ładowania. Ma to plusy i minusy. Ja potrafię docenić plusy Citeca, że to można dołożyć w trakcie jednego cyklu ładowania i jest to może praktyczniejsze. Natomiast posiadanie tego programu jako taki osobny, niezależny program też ma pewne plusy, bo można sobie, że tak powiem, podłączyć to na przykład tylko na te 2 godziny, żeby dość szybko podbić parametry na przykład lekko rozładowanego akumulatora, nie wiem, tuż przed wyjazdem na wakacje. Na przykład, jeżeli wiemy, że mamy w miarę sprawny, ale chcemy mu jeszcze troszeczkę pomóc. Także zarówno jedna metoda, jak i druga jest ok. Pozwoliłem ładowarce zaszaleć. Tak oto wygląda wykres ładowania. Zobaczcie, że tak naprawdę ten tryb boost ograniczony jest plus minus do 2 godzin. Natężenie, jakie było niemal przez cały ten czas tych 2 godzin, to jest 1,4 A. Zaś maksymalne napięcie, jakie zobaczyłem w trakcie tego ładowania, wyniosło 15,84 V. I zobaczcie, to mniej więcej sobie rosło, by z chwilą, kiedy upłynął prawdopodobnie ten czas 2 godzin, ta ładowara zakończyła swoją misję. I po takim trybie boost, odczekując 24 godziny, mam gęstość na poziomie 1,25 g na centymetr sześcienny. Jest już nieźle, bo 1,25 nie jest tragedia. Oczywiście fajnie by było, gdyby osiągnąć 1,28, bo temperatura wynosiła mniej więcej 25-26 stopni Celsjusza w trakcie tego testu w naszym tutaj garażu, w naszym tutaj magazynie firmowym. A biorąc pod uwagę, że wielu urządzeniom dawałem również trzecią szansę, również dam temu voltowi 8-amperowemu jeszcze jedną szansę. Włączyłem tryb boost jeszcze raz, tak oto wygląda wykres ładowania. Jest on nieco inny, bo tutaj natężenie prądu spadło na chwilę w okolicach 1 ampera, by z powrotem podbić do góry. I znowu w okolicach 2 godzin ładowarka kończy ładować, ale tym razem zaobserwowałem 16,00 V jako maksymalne napięcie, które pojawiło się w trakcie tego ładowania. I odczekując 24 godziny po naładowaniu tego akumulatora, mamy następujące parametry. Napięcie 13,18 V, prąd, jaki generuje z siebie ten akumulator, to 623 A. Poziom sprawności tego akumulatora SOH 95%, poziom naładowania SOC 100%, rezystancja wewnętrzna spadła do 4,9 mOhma i gęstość, czyli coś, na co czekamy, wynosi 1,27 g na centymetr sześcienny. I warto tutaj podkreślić, że jakieś tamte urządzenia, jedno czy drugie, jest słabe i tutaj nie wycofuję się ze swoich opinii na temat tego urządzenia, nie oznacza, że cała rodzina urządzeń jest do kitu do bani, bo w ofercie pewnie każdego producenta można znaleźć produkty, które są, żeby tylko i wyłącznie były, chociaż w mojej opinii oferowanie czegoś, co oferuje tylko coś na papierze, jest zupełnie bez sensu, ale w przypadku tej ładowarki i tego brędziku Volt Polska nie mam uwag, nie rzucę tym urządzeniem, nie wyrzucę go do kosza i nie powiem, że jest badziewne, dlatego urządzenia znajdę jakieś miejsce dla siebie, przyda mi się na pewno. No, w alternatywie zrobię jakiś prezent kiedyś komuś. Może ktoś będzie kiedyś potrzebował jakiejś ładowarki, przybędzie tutaj do mnie na Gryfińską i okaże się, że mogę mu pomóc. Dziękuję, że byłeś. Dziękuję, że oglądałeś do końca. Serdecznie Cię pozdrawiam ze Szczecina. Pamiętaj, że jeżeli byś kiedyś przejeżdżał przez Szczecin lub był w okolicach, czy to Gryfińska 106, czy Santoska 42, jesteś zawsze mile widziany. Zapraszamy na bezpłatny przegląd akumulatora, na pogawędkę o akumulatorach i o prostownikach, jeżeli tylko będzie na to czas i możliwości. A jeżeli film się podobał, zostaw lajka. Jeżeli tematyka kanału Cię interesuje, ważne jest, abyś subskrybował. Serdecznie pozdrawiam ze Szczecina, Robert Mazurek. Cześć!